Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Bednar TV. Jak widzicie, jesteśmy przed zbiornikiem 52 litry z gupikami Endlera. Zastanawiacie się? Przecież ten filmik już był. Owszem. Chciałbym Wam teraz pokazać, jak wygląda ten zbiorniczek po upływie 2 miesięcy. Pewnie jesteście w szoku. Jak widzicie, jest tutaj więcej gupików. Roślinki nam się bardzo rozrosły. Parę tutaj zostało dodanych. Jest teraz kolorowo. Widać, że zbiornik działa jak należy. Rybki bardzo dobrze się w nim czują. Rozmnażają się. Roślinka tutaj nam się bardzo dobrze przyjęła. Są tutaj jeszcze gdzieś, o, jedna krewetka, gdzieś tu parę krewetek jest. Są tak samo i zbrojniki. Ale przewaga, jak widzicie, jest jednak gupików. Są różne kolory. Także tak wygląda zbiornik po upływie 2 miesięcy. Rybki na bieżąco są odławiane, bo naprawdę byłoby tutaj ich 3 razy więcej niż jest. O, tutaj jest jedna krewetka. Krewetek to nie wiem, tutaj może jest z 6-8. Także naprawdę to pięknie teraz wygląda. Że tak wygląda zbiornik 52 litry. A co słychać z resztą zbiorników? A już większość jest pustych. Jestem w trakcie przewożenia. Jednak roślinka Big Leaf, czyli duży henioł, nie udało się tego trawnika przewieźć bezpiecznie i będziemy musieli założyć trawniczek sobie na nowo. W poniedziałek będę się starał przewieźć gupikarium 30-litrowe, więc myślę, że tutaj nie będzie żadnej kolizji, tak jak z trawnikiem. Pomieszczenie do hodowli jest już prawie ukończone, są tam już regały, akwaria, więc powoli to wszystko idzie do przodu, w dobrym kierunku. Także niedługo będą nowe odcinki z mojej hodowli, z zakładania akwariów. Także naprawdę będzie się działo. Także jeszcze jedna niespodzianka, jaka mi się przydarzyła przy przeprowadzce, to skalary złożyły sobie ikrę, więc będę musiał maluszki przełożyć do pojemnika i bezpiecznie przewieźć do akwarium. To tyle w tym odcinku. Zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę, jakiś komentarzek pod filmem. Jeśli nie obejrzałeś moich poprzednich materiałów, to zapraszam Cię koniecznie. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądał ten zbiorniczek 2 miesiące temu, link macie w opisie, że możecie sobie obejrzeć, więc trzymajcie się, na razie, cześć!